Panie Przewodniczący, drodzy Państwo Komisarze, koledzy, jako przewodniczący delegacji do spraw stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi chciałbym pogratulować Komisji stworzenia i rozpoczęcia Rady Technologii i Handlu. Myślę, że korzysta to z sukcesu Komitetu Koordynującego z lat 80., który rozpoczął przepływ nowych technologii do bloku komunistycznego. W latach 90. mieliśmy nadzieję, że Chiny i Rosja dołączą do świata wolnych badań naukowych, wolnych dochodzeń i ogólnie wolności i że przynajmniej będą szanowały zasady Międzynarodowej Organizacji Handlu. Tak się nie zdarzyło. Dlatego też niestety musimy nadal współpracować z naszymi sojusznikami demokratycznymi, aby stworzyć minimalne standardy i aby zwalczać nadużycia. Więc gratuluję i popieram w pełni i moja delegacja również Państwa pracę. Dziękuję.